Hej, hej! A teraz przychodzę z kolejną, większą nieco książeczką od innych. Są to pozycje niepowstrzymani. Jest to pozycja. Czyli jak przyjęliśmy władzę nad światem? Wydawnictwa Literackiego z premierą 28 września 2022 rok. Autora możecie sobie sami przeczytać, gdyż ja nie wiem, jak to nawet wymówić. Yuval Noah Harari. Także przeczytajcie sobie, z pewnością wymówicie to dużo lepiej niż ja. I na samym początku mam tu dla Was też taki, według mnie, wspaniały cytat, który dobrze ją obrazuje. A więc tak. Kiedy ludzie poświęcali sporo czasu i energii na przeżuwanie pokarmu dużymi zębami i trawienie go dużymi żołądkami, nie zostawało im wiele energii dla mózgu. Dlatego pierwsi ludzie, ci z dużymi żołądkami, mieli małe mózgi. Gdy zaczęli gotować, wszystko się zmieniło. Ludzie mogli poświęcać znacznie mniej energii na przeżuwanie i trawienie, a więcej jej dostarczać coraz większym mózgom. Ich żołądki się zmniejszyły, mózgi rosły, a oni sami stawali się potężniejsi. I mam jeszcze jeden. Kiedy obserwuje się wodę kapiącą nalitą skałę, można odnieść wrażenie, że skała jest znacznie mocniejsza od wody. Woda po prostu spływa po skale i nie widać żadnych zmian. Gdyby jednak wrócić w to samo miejsce 1000 lat później, można by zobaczyć, że woda zrobiła w skale głęboką dziurę. Pojedyncza kropla niewiele zmienia, ale po milionach kropel okazuje się, że cierpliwa woda jest mocniejsza od litej skały. Słuchajcie, to właśnie z tej książki dowiedziałam się o pierwszych ludziach, którzy po prostu byli bardziej płochliwi od zwierząt. Przez długi czas wykorzystywali ogień tylko wtedy, kiedy piorun uderzył w drzewo, gdyż innych sposobów nie znali. Nie widziałam również, na czym polega cała ewolucja i to właśnie ta książka bardzo dobrze mi to wytłumaczyła. Wiem również, że kiedyś na wyspie Flores przez wiele lat żyły karły, ale z powodu katastrofy wymarły, tak jak i dawne zwierzęta. Karłów nazywali Ebu Gogo, gdyż żywili się dosłownie wszystkim. Po wielu latach archeologom udało się odnaleźć ich szkielety, które miały ponad 50 tysięcy lat. Mieli oni licho mniej niż metr wzrostu i ważyli tak średnio około 25 kg. Następne lata wyewoluowały. Wiecie co, to jest takie słowo, które cały czas mi się myli, jeżeli mam je tylko przeczytać. A więc zrobiły te całe chłody, więc ludzie starali się, tak jakby stali się nawet więksi, może nawet grubszej postury i ich mózgi również właśnie zyskały też na wielkości. I tak z wolna zaczęło się wszystko tutaj zmieniać, a ja powiem Wam, że stałam się tą szczęściarą, że właśnie mogłam o tym wszystkim przeczytać. To naprawdę jest świetna książka, która bardzo potrafiła mnie wkręcić na tyle, że nie chciałam, żeby ktokolwiek mi przeszkadzał w tym czytaniu. Napisane jest naprawdę pięknym stylem, takim trochę jakby prostym i wręcz koleżeńskim. Niekiedy widać, że autor zwraca się do nas, a my mamy ochotę mu odpowiedzieć, chociaż tak naprawdę wyglądałoby to nieco dziwnie. Wiecie, to co Wam streściłam, to zaledwie naprawdę 1/3 książki, a uwierzcie mi, że mam ochotę wciąż o niej rozpowiadać. To są takie nowinki, takie wspaniałości, że człowiek by tylko siedział i sobie myślał, aha, stąd to wszystko się wzięło. Także taki świetny styl na tyle jest, że wydaje Wam się, że chwilami to jakiś tam kolega czy koleżanka Wam opowiada o tych całych skamielinach, innych wspaniałościach, o tych pierwszych ludziach, jakie mieli mózgi, jak wyglądali, skąd się wzięły karły, dlaczego niektórzy ludzie są mali, dlaczego są duzi. To jest prawdziwa skarbnica wiedzy, o którą, uwierzcie mi, że naprawdę pytają w szkole. Dlatego polecam wszystkim dzieciakom, gdyż nauka poprzez właśnie ten zabawny język i rysunki, według mnie, przynajmniej z perspektywy nawet czasu na to patrząc, nigdy nie była taka prosta. Ja książkę bardzo Wam polecam, bo mówię, przyda się do tych wyższych klasach, gdyż tu nie jest powiedziane, że tutaj jest napisane kłamstwo. Tu jest napisana prawda, ale takim jakby lekko niedziecięcym, tylko można by powiedzieć, że nawet niedoroślejszym, tym średnim takim stylem, który potrafi dotrzeć i dorosłego, i do dziecka, ale bez takich pitu-pitu, ciu-ciu-ciu. Żebyście nie wiedzieli, że ktoś tam się nad Wami jakoś tak, wiecie, zdrabnia za bardzo, że nie macie ochoty tego słuchać. Mówię Wam, książkę uważam za naprawdę bardzo, bardzo udaną. A co mnie najbardziej zaskakuje i niezwykle cieszy, widzicie, co się dzieje po śmierci. Jeżeli jesteście ciekawi, to zachęcam naprawdę do przeczytania.
Co mnie ciekawi, już wam kończę, że to jest numer jeden, number one, czyli będzie tego więcej. Ach, nie mogę się tego doczekać. Tak fajnie jest naprawdę czytać coś, co potrafi wam wnieść jakąś wiedzę, co potraficie zapamiętać, a czego nie musicie się tak naprawdę uczyć, bo to wam sprawi przyjemność. Taka właśnie jest ta książka, dlatego bardzo, ale to bardzo mocno wam ją polecam. I się z wami żegnam. Pa, pa, pa.